Jestem z grupą pielgrzymów z Wrocławia, w Ziemi Świętej. W tej chwili stoję przed grobem Pana Jezusa tutaj w Bazylice Grobu Bożego, w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. Z tego miejsca szczególnego pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Chciałbym złożyć z tego miejsca szczególnego, spod pustego grobu Pana Jezusa, do którego do dzisiaj pielgrzymują ludzie z całego świata, tak jak kiedyś w poranek Wielkanocy przyszedł Piotr, prawda, z Janem na wezwanie, na informację otrzymaną od świętej Marii Magdaleny. Właśnie ten ciąg pielgrzymi trwa do dzisiaj i będzie trwał chyba do końca świata. Z tego szczególnego miejsca pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, prawda, telewizorów, słuchaczy i winszuję błogosławionych świąt, obfitości, darów, prawda, Pana Jezusa Zmartwychwstałego i życzę, żebyśmy właśnie trwali na drogach prawdy, na drogach miłości, które są często drogą cierpienia, drogą wyrzeczenia i pamiętając o tym, że zwycięstwo należy do nas, bo prawda zmartwychwstaje, Jezus zmartwychwstał i uwierzytelnił wszystko to, co powiedział, wszystko to, co uczynił i nam ogłosił, że my też z Nim zmartwychwstaniemy i że ostatecznie właśnie Jego wartości, prawda, zatriumfują. Życzę zatem wesołego Alleluja, błogosławionych świąt i otwarcia się jak najszerszego na dar Pana Jezusa, dar pokoju, dar miłosierdzia, dar radości, dar zdrowia duchowego i fizycznego. Szczęść Boże od grobu Pana Jezusa z Jerozolimy.